W poprzednim filmie napisałem taki wzór na pochodną złożenia funkcji, w którym to złożeniu występowała funkcja wielu zmiennych, no a konkretnie dwóch zmiennych. To jest ta funkcja f od x, y. No i w tym filmie teraz ja pokażę pewne takie intuicyjne uzasadnienie tego wzoru. Więc zacznijmy od zastanowienia się, co ta funkcja f, jak ona działa. Więc To jest taka funkcja, której dziedziną jest płaszczyzna. To sobie narysujmy tutaj jakiś układ współrzędnych na tej płaszczyźnie. To są nasze współrzędne xY i funkcja f przekształca, odwzorowuje płaszczyznę znowu w prostą, rzeczywistą. Tutaj będą wartości funkcji f. No i funkcja f właśnie tak działa. Czyli na przykład jak mamy jakiś tutaj punkt na płaszczyźnie, to temu punktowi przyporządkowywana jest jakaś wartość funkcji tutaj na, na prostej, rzeczywistej. No a teraz mamy jeszcze złożenie tego z tymi dwoma funkcjami xy. Więc należy tutaj sobie wyobrazić, że mamy znowu prostą, rzeczywistą, do której należy ta zmienna T. I teraz każdemu punktowi tutaj na tej osi przyporządkowywana jest przez parę funkcji X i Y. Jakiś przyporządkowywany jest jakiś punkt na płaszczyźnie. Czyli tutaj mamy parę funkcji X od T, y od T to są dwie funkcje, które każdemu punktowi na osi przyporządkowują jakiś punkt na płaszczyźnie o współrzędnych x od t, y od t. Dlatego tutaj mamy dwie funkcje. No i to, co tutaj mamy po lewej stronie, no to jest właśnie pochodna takiego złożenia, że najpierw te dwie funkcje parametrowi t przyporządkowują jakiś punkt x od t, y od t, a następnie temu punktowi funkcja f przyporządkowuje znowu jakąś wartość liczbową. Czyli wynikiem tego złożenia jest taka funkcja, która liczbie przyporządkowuje liczbę, ale po drodze tutaj przechodzimy przez płaszczyznę. No, i teraz jak liczymy pochodną takiego złożenia, no to tutaj pojawiają się pochodne tej funkcji f i pochodne x i y. I teraz skąd ten wzór się bierze? Otóż, jak myślimy o różniczkowaniu, to myślimy o takich malutkich przyrostach, czyli zastanawiamy się, jak zmienia się wartości funkcji, kiedy tutaj, kiedy tutaj troszkę zmienię w argument w którąś stronę. Czyli wezmę tutaj taki malutki przyrost dt i zastanawiam się, jak się zmienia w wartości funkcji. No, i w domyśle ten, ten przyrost to jest, jest taki bardzo mały, infinitezymalny. No, ale tutaj, żeby było widać, no to ja rysuję tego takiego dużego, żeby było w ogóle cokolwiek widać. No, i tutaj temu odpowiada na przykład jakiś znowu nieduży przyrost wartości funkcji. No, i to jest zmiana, jakiej ulega wartość funkcji, wtedy, kiedy zmienię ten argument o tyle. No, i tutaj mamy jakiś przyrost w kierunku x, jakiś przyrost w kierunku y. Tutaj mogę ten przyrost rozłożyć na składowe. Czyli tutaj będę miał jakiś malutki przyrościk Dx i jakiś malutki przyrościk dy. No i teraz mogę się zapytać, jaki jest ten przyrost dx, jaki jest ten przyrost dy. No i na to pytanie odpowiada właśnie pochodna. Czyli na przykład, jeżeli ja chcę wiedzieć, ile jest ten przyrost dx, jaki jest jego związek z tym przyrostem dt, no to w granicy bardzo malutkich przyrostów to jest dokładnie równe właśnie pochodnej. DX po DT pomnożonej przez, przez ten przyrost. Czyli, czyli pochodna dokładnie na to pytanie nam odpowiada, jaki jest współczynnik proporcjonalności między tym przyrostem argumentów a przyrostem wartości wtedy, kiedy bierzemy takie bardzo małe te przyrosty. I dokładnie to, to jest właśnie pochodna. No i tutaj można sobie wyobrażać tak potocznie, że tutaj nam się. To skraca, tak? Tylko wiadomo, że pochodna to nie jest ułamek, więc nie możemy tego po prostu skrócić. Ale ten zapis pochodzący od legendy, ta mnemotechnika jest bardzo wygodna, dlatego że możemy sobie tak jakby pomyśleć, że to tak jakby się skracało i po prostu dostajemy trywialne równanie dx w dx. Oczywiście matematycy mogą tutaj się oburzać na takie argumentowanie, więc, więc to trzeba z tym uważać, z taką argumentacją, ale ten zapis jest taki sugestywny. Właśnie po to, żeby się nie pomylić, co jest na górze, co na dole, to jest bardzo wygodnie stosować ten zapis, taki od, pochodzący od Leibniza. No analogicznie możemy tutaj napisać, że dy, no to znowu jest coś proporcjonalnego do dt, no i ten przyrost w kierunku dy, to jest proporcjonalny ze stałą proporcjonalności, która jest dokładnie równa pochodnej dy po dt. No i w takim razie my wiemy, jakie są te przyrosty, w Kierunku X i w kierunku Y. No a teraz pytamy, jaki tutaj odpowiada temu przyrost na osi a wartości funkcji F. Czyli teraz tutaj znowu będziemy mieli jakiś przyrost, jakiś przyrost tutaj i teraz ile on wynosi? No i tutaj do, do tego służą nam pochodne cząstkowe, tak? My wiemy, że jeżeli idziemy tutaj w kierunku osi X, no to czyli weźmiemy sobie DX, no to dx nam będzie odpowiadał za jakiś przyrost DF. W kierunku, w kierunku DX. Czyli jak pójdziemy tutaj w kierunku DX, no to temu odpowiada przyrost proporcjonalny do, do tego DX, a, a tą stałą propor proporcjonalności jest pochodna, cząstkowa dF po DX. Tylko że ten przyrost to uwzględnia tylko zmianę w kierunku DX, nie uwzględnia zmiany w kierunku DY. Czyli to jest tylko pewna część tego przyrostu. I to jest ta część, która jest która jest powodowana przez przez ten przyrost dx. No a jeszcze jest ta druga część, powodowana przez przyrost w kierunku dy. I tę też tutaj musimy obliczyć analogicznie. Ta druga część przyrostu, no to będzie proporcjonalna do dy, a tą stałą proporcjonalności jest właśnie pochodna cząstkowa df po dy. I to jest ta część przyrostu, która pochodzi od zmiany w kierunku y, czyli to jest ta powodowana przez dy. No i teraz... Jak chcę cały ten przyrost wziąć, no to muszę wziąć sumę tych dwóch przyrostów. Może to nie jest takie do końca oczywiste, dlaczego to tak trzeba zrobić, ale to, co robimy, to bierzemy po prostu sumę tych dwóch przyrostów. Czyli tutaj wpiszemy wtedy df po dx razy dx, a dx, no to wiemy, że to jest dx po dt razy dt. No, i do tego dodajemy, może napiszę to pod spodem, do tego dodajemy ten drugi, tą drugą część przyrostu, czyli df po dy, razy dy, a dy, no to wiemy, że to jest dy po dt, razy dt. No i to mamy takie wyrażenie. No i tutaj znowu widzimy, że po prawej stronie to wszystko jest proporcjonalne do dt. No więc to, co tutaj robimy, no to znowu taki trochę nielegalny argument, nielegalny zabieg, że my sobie tutaj po prostu wymarzemy to dt, tak jakbyśmy podzielili przez nie, i dopiszemy je tutaj z lewej strony. No, myśląc o tym w ten sposób, że df to jest jak coś, jakieś wyrażenie razy dt, więc tę stałą proporcjonalności między df a dt interpretujemy jako po prostu pochodną df po dt, tak jak wcześniej to interpretowaliśmy. No, i oczywiście dostajemy z powrotem ten sam wzór, od którego tutaj zacząłem. Tylko mam nadzieję, że przekazałem pewną intuicję, która pozwala lepiej zrozumieć, skąd ten wzór się bierze. A w kolejnym filmie no, pokażę taki już formalny dowód, formalne wyprowadzenie tego wzoru. No, i oczywiście, w takim formalnym dowodzie, to nie używa się tego typu nie do końca ścisłych argumentów, że mnożymy czy dzielimy przez jakiś malutki przyrościk DT czy DX. Tam już nie ma na to miejsca i na takie argumenty to niektórzy matematycy się wręcz oburzają. Ale takie intuicyjne wyprowadzenia czasami są przydatne właśnie dlatego, żeby sobie intuicję pewną wyrobić, a potem można łatwo sformalizować takie rozumowania. No i tutaj też ten zapis pochodnej, który przypomina zapis ułamka, wiemy, że pochodna ułamkiem nie jest, jest też przydatny do tego, żeby zapamiętywać dobrze te wzory. No bo tutaj możemy zauważyć taką pewną strukturę, że występuje tutaj na przykład Zmienna x raz na dole, raz na górze, tak samo y tutaj występuje raz na dole, raz na górze. No gdybyśmy mieli więcej tych zmiennych, no to mielibyśmy sumę większej liczby tego, tego typu składników, ale struktura tego wzoru byłaby taka sama. I to wygląda tak, jakby tutaj się właśnie te dx -y skracały, tak? one się oczywiście nie skracają, ale pewna struktura tutaj taka jest, która ułatwia zapamiętywanie, mnemotechniczne zapamiętywanie tego typu wzorów.